Widzowie, którzy są na bieżąco i obserwują temat, wiedzą, że ostatnio zrobiłem sporo upgrade'ów, jeżeli chodzi o sprzęt. Kupiłem nowego MacBooka, kupiłem nowy monitor. Dzięki temu, że mam nowy monitor, tak naprawdę zwolniłem jedno z moich biurek, bo przerzuciłem peceta na to samo biurko, gdzie pracuję na MacBooku, bo mój monitor ma KVM-a i jednym przyciskiem mogę przerzucać nie dość, że obraz, to jeszcze sygnał z klawiatury i myszki, to jest mega wygodne. Także sporo upgrade'ów było, ale też zostało sporo sprzętu, zostało całe biurko, zostały monitory z mojego poprzedniego setupu, tam gdzie streamowałem, gdzie miałem peceta. Postanowiłem zgodnie ze szczytną ideą recyklingu wykorzystać to i spełnić jeden z moich, nie było to moje marzenie, ale to było jakiś tam cel, jakiś taki pomysł, który chciałem zawsze zrealizować. I postanowiłem zrobić takie retro, nostalgiczne stanowisko, gdzie będzie siedział komputer z Windowsem XP. Po co i dlaczego, to wyjaśnię chyba pod koniec odcinka, będzie taka fajna konkluzja, ale może najpierw wytłumaczę wam jak i co. Jednostką centralną, która będzie nosiła tego Windowsa XP na barkach, jest mój stary ThinkPad X230, także komputer też z recyklingu. To był taki laptop, który w 2017 służył mi do streamowania. Potem kupiłem peceta, więc był dla mnie tylko takim, powiedzmy, mobilnym komputerem, który gdzieś tam zabierałem na wyjazd. A teraz, kiedy mam MacBooka, no to nie używam go. On miał zainstalowanego Windowsa 10. No i właśnie, to jest komputer z 2013 roku. I słuchajcie, da się na takim komputerze zainstalować Windowsa XP. I uznałem, że to jest fajna opcja, dlatego że po pierwsze, taki ThinkPad zajmuje mało miejsca i jest już gotowy. I wydajnościowo na przykład zintegrowana karta graficzna, bo tam jest i5, procesor plus Integra, wydajnościowo ona przypomina dedykowane dobre karty graficzne z 2005 roku, więc wydaje mi się, że taki komputer nadaje się idealnie, jeżeli chodzi o gry, stare gry. I zresztą zobaczycie dalej w filmie, kiedy będziemy sprawdzać, jakie gry na tym hulają, że spokojnie da się. No ale instalacja takiego Windowsa XP na ThinkPadzie, nowym ThinkPadzie, też nie jest prosta. Może zacznijmy od początku. Najpierw wymieniłem sobie dysk w tym komputerze, bo miałem tam zainstalowanego Windowsa 10 i uznałem, że zostawię sobie ten dysk z Windowsem 10. Wymienianie dysków w ThinkPadach to jest jak wymienianie płyt w napędzie. No, może trochę trudniej, bo trzeba odkręcić jedną śrubkę, wysuwa się cały dysk jak płytę i wsadza się drugi, więc po prostu kupiłem drugi dysk SSD, wcisnąłem go do środka, potem wcisnąłem specjalnie przygotowanego pendrive'a do portu USB. Dlaczego specjalnie? Bo instalka Windowsa XP nie ma domyślnie sterowników SATA, które musiałem sobie wgrać gdzieś tam we własnym zakresie i właśnie z takiego specjalnie przygotowanego ISO, już właśnie z tymi sterownikami, stworzyłem bootowalnego pendrive'a. Instalacja przebiega bez problemu, udało się, Windows wszedł, potem troszeczkę pobujałem się ze sterownikami, ale też dużego problemu nie było. Są takie specjalne programy, które te sterowniki same wyszukują i same instalują na komputerze, więc pobrałem jeden z tych programów i po prostu te sterowniki same mi się zainstalowały, mogłem już ustawiać rozdzielczość, mogłem już się bawić tymi rzeczami. No i przyszła pora, żeby zamontować to na stanowisko. No i może teraz trochę właśnie o samym stanowisku. Do tego się przygotowałem, trochę powiedzmy, że zainwestowałem w temat, ale też bez przesady, to jest budżetowy projekt. Kupiłem myszkę i klawiaturę na PS2. Myszka nie jest kulkowa, bo pewnie zapytacie się, czemu nie monitor z dupą i czemu nie kulkowa myszka. Słuchajcie, bo ja jeszcze pamiętam monitor z tyłkiem i kulkową myszkę, ale tak naprawdę większość dzieciństwa spędziłem właśnie na tym konkretnym monitorze, czyli w starym Samsungu SyncMasterze. Mój tata się ostatnio śmiał, że teraz kupiłem sobie monitor za 1,5 kafla, taki no całkiem kozacki, a on za tego starego Samsunga gdzieś tam w 2004-2005 roku dał ponad 2000 zł. Także technologia i ceny trochę mamy lepiej dzisiaj. Siedziałem na tym starym Samsungu, to jest autentyczny monitor z mojego dzieciństwa. Myszka jest laserowa, bo też większość dzieciństwa spędziłem na myszce laserowej, chociaż gdzieś tam mając 3-latka jeszcze w głowie mi siedzi, że ta kulka była. I klawiatura też jest taka z epoki, stara na PS2, znalazłem na Allegro takie cuda, nowe w ogóle w opakowaniu, więc no nie wiem, kosztowało mnie to może w sumie z 50 zł ta myszka i klawiatura. Jest feeling, jest autentyczny feeling. Do tego oczywiście wykorzystuję taką przejściówkę z PS2 do USB, bo laptop, a tak naprawdę dock, nie ma wejścia PS2,
No właśnie, ale dock. Kupiłem też specjalnego docka do tego ThinkPada. Też mnie kosztowało jakoś 30 zł. Po to, żebym mógł po prostu na przykład sobie bez problemu tego ThinkPada odpiąć od stanowiska i nie wiem, być może jakoś wpiąć do mojego grabera i streamować z niego gierki już tutaj przy tym stanowisku na autentycznym sprzęcie z Windowsem XP. Szczerze, nie wierzyłem, że to zagra. W sensie, sam fakt, że dock by funkcjonował bez problemu z Windowsem 10, okej. Ma to rację bytu na blokach, ale coś mi śmierdziało, że może nie wszystkie sterowniki do ThinkPada z Windowsem XP zagrają i na przykład ten dock nie będzie współpracował, albo będzie współpracował częściowo, albo będzie problem z podłączeniem tego wszystkiego. O dziwo nie. Zrobiłem wielką próbę, macie gdzieś to na pewno na przebitce. Wcisnąłem laptopa w dock, zagrało od strzała, wszystko się zaczęło wyświetlać, także pozostało tylko testować. Przyszło mi testować gry, no bo w sumie zrobiłem to pod gry, a tak naprawdę zrobiłem to po to, żeby autentycznie poczuć ten feeling z tamtych lat. W sensie, no wiecie, że jestem walnięty na tym punkcie, trochę jestem walnięty, po prostu lubię ten klimat i lubię się nim napawać. On mi daje fajne inspiracje, on mi daje, chilluje mnie to po prostu, chilluje mnie retro, chyba nie muszę tego tłumaczyć, bo zrobiłem o tym specjalny podcast. Zacząłem od totalnego klasyka i chyba od gry, którą dużo osób ze mną kojarzy. Czyli Na kłopoty Pantera, zainstalowana z oryginalnej płytki, 2D, wymagania niskie, nie spodziewałem się tutaj, że cokolwiek będzie się zacinać i też bez problemu cała gra śmiga. Potem stwierdziłem, że polecimy trochę grubiej i zainstalowałem znanego wam chyba Spidermana 2 na peceta, o którym zrobiłem swego czasu film, też bez problemu, można się bujać na sieci, sprawdzone, działa. No i zaczęły się wygibasy dopiero teraz. GTA San Andreas? Musiałem zejść do medium, to znaczy to jest w ogóle fascynujące, bo ja na moim starym Acerze grałem w to GTA San Andreas i prawdopodobnie miałem wtedy jakieś 20 klatek i grałem bez problemu i pamiętam, że ta gra działała mi fajnie i byłem zadowolony. No teraz musiałem zejść do medium, bo te mniej niż 60 FPS-ów to już dla mnie zacinanie się gry. Także trochę standardy się zmieniły. Zszedłem do medium, ale generalnie ustawiając wszystko na maksa z limiterem klatek też fajnie to działało. No ale jednak 60 FPS to jest taki standard, że no nie wiem, no wolałbym do 30 nie wracać. No ale bez problemu gdzieś tam na średnich ustawieniach, na pełnej rozdzielczości działa to GTA San Andreas. Sprawdziłem też starego, dobrego Tony'ego Hawka, American Wasteland, tutaj też problemów nie było, znaczy jedynym problemem jest fakt, że w tę grę nie da się grać na klawiaturze, więc musiałbym podpiąć pada, żeby jakby troszeczkę bardziej poczuć tę giereczkę, no ale wydajnościowo odpaliłem pierwszą mapkę, było jak najbardziej w porządku, może jakieś takie lekkie spadki klatek, no ale odpaliłem to w maksymalnych ustawieniach, więc prawdopodobnie lekko zejść w dół i też stałe 60 klatek będzie. No i na koniec jeszcze sprawdziłem grę, którą miło wspominam z dzieciństwa i w sumie kurczę, trzeba by było nagrać o niej kiedyś film, czyli Stunt GP. To jest gierka, gdzie ścigamy się samochodami zdalnie sterowanymi, na pewno większość z was to kojarzy. Jeżeli chodzi o gry, to tyle. Pewnie będę instalował dużo więcej gierek, ale jeżeli poradził sobie ten komputer z GTA San Andreas, z Tonym Hawkiem, American Wasteland, nie będę tam Crysisa odpalał, to ja jestem zadowolony. Jeszcze delikatnie zmieniłem tapetę, ustawiłem taki swój mały pulpit, wgrałem Winampa. Przy okazji tapeta może sugerować, jaki będzie następny film. Jest klimat, jest setup ustawiony. Myślę, że nie jeden wieczór będę siedział przy tym komputerze i gdzieś tam sprawdzał stare gierki, których może za dzieciaka nie miałem czasu przejść, albo ich w ogóle nie miałem, a teraz mogę sobie na to pozwolić i spełniać marzenia małolata. Dajcie znaka, jak wam się podoba taki retro setup, co byście chcieli zobaczyć może na natywnym Windowsie XP, jakieś może stare programy czy coś, spróbuję ogarnąć jakoś może przechwytywanie obrazu z tego komputera, żeby móc nagrywać filmy fajne właśnie przy tym stanowisku. Obserwujcie kanał i dowiecie się wszystkiego. Dzięki za oglądanie. To był mój retro setup. Pozdróweczki. Do następnego.